Witajcie na jeziorze Maku Maku w Peru. Mamy tutaj aż 18 gatunków ryb, z czego większość unikatowych. Od razu na samym początku chciałbym powiedzieć, że to jezioro podzieliłem sobie tak umownie na trzy krainy. Krainę Sumów, krainę Arapaimy oraz krainę Payary. Do krainy Sumów zaliczam trzy miejscówki, które są na mapie, do których można się dostać za pośrednictwem szybkiej podróży. Jest to wioska Otoronto, molo dla turystów oraz owalna wyspa. Kraina Arapaimy to taka mała zatoka na północy, w północnej części jeziora. Natomiast kraina Payary jest to część zachodnia jeziora z wysepką, na którą można wysiąść, rozłożyć podpórki i łowić, łącznie z rzeką, która wypływa z tego jeziora. Na początku pozwoliłem sobie na mały miks ryb, które łowiłem blisko brzegu z tych wszystkich trzech pomostów w krainie Sumów. Jednak no, nie bardzo byłem zadowolony, ponieważ szału tutaj nie zrobiłem. Brało bardzo dużo małych ryb, no, ale to były głównie pospolite i medalowe. Z unikatami było tutaj dosyć ciężko. Choć to dziwne, bo no, biorąc pod uwagę tyle medalowych flagowców, czy pielęgnic, czy araków, no wydawałoby się, że powinny tutaj wpadać częściej takie ryby. No jednak z tym był pewien problem. Unikatowe małe ryby łowiłem w innym miejscu. Poza oczywiście piraniami na terera, które są na terenie całego jeziora w bardzo dużych ilościach. I złowienie takich pirań nie stanowi żadnego wyzwania. One będą brały wszędzie, zawsze, na wszystko i na każdy haczyk. A więc podczas połowu ryb w krainie Suma z tych trzech lokacji, czy to wioska Otorongo, czy molo dla turystów, czy owalna wyspa, czy jakieś alternatywne miejsce w tej okolicy, może być również z motorówki, proponuję rozpocząć od łowienia przede wszystkim sumów i kulbinów, rzucając na wodę, na głęboką wodę, na grunt, no i jeszcze na spinning. A brzegi sobie raczej tutaj podarujcie. Te małe rybki, jakieś inne, będziemy łowić po prostu w innym miejscu. Te trzy miejscówki w krainie Sumów, wioska Otorongo, molo dla turystów i owalna wyspa, one między sobą się specjalnie nie różnią. Będą brały takie same ryby, pod brzegiem, jak i na wodzie. Z pewnym wyjątkiem. W owalnej wyspie będziemy łowić unikatowego surubima. No, natomiast medalowego zungaro możemy złowić i tutaj wcześniej, na tych pierwszych dwóch. Jak również medalowego surubima i inne sumy medalowe, unikatowe. Ale no, cerubima unikatowego polecam na ostatniej, owalnej wyspie. Za chwilę skończy się ten miks ryb łowionych przy brzegu i zacznę omawiać poszczególne ryby, które są tutaj w krainie Sumów. Na początek pirania na terera. Występuje na całym jeziorze w strefie przybrzeżnej, choć zdarza się złowić ją na głębszej wodzie. Medalowe czy unikatowe naprawdę nie stanowią żadnego problemu. Jest ich tak dużo, że z czasem staną się po prostu jakimś przekleństwem i będą brały na wszystko, zawsze i na każdy rodzaj haczyka. Żeby złowić tą piranię, no, najlepiej proponuję ustawić haczyk 4 łamane przez 0, a przynęty
Przynęty mogą być już dowolne, naprawdę, bo bierze wszędzie i na wszystko. Także na pewno złowicie przypadkiem tą rybę. Nie musicie nawet się specjalnie na nią nastawiać. Pirania kropkowana występuje tutaj w formie pospolitej oraz medalowej. Złowienie tej piranii nie stanowi najmniejszego problemu. Podobnie jak z piranią Naterera, bierze zawsze, wszędzie i na wszystko. Można ją łowić w strefie przybrzeżnej, jak i wyciągać z głębokiej wody. W tym jeziorze jest ich bardzo dużo. Z czasem staną się po prostu bardzo upierdliwe. Barakuda czerwono-ogonowy. Jest małą rybą i występuje tylko w formie pospolitej. Występuje tylko i wyłącznie w strefie przybrzeżnej na terenie całego jeziora. Można go łowić na różne haczyki, na różne przynęty. Ja polecam haczyki 4:0. Jest to ryba dość powszechna i złowienie jej nie powinno stanowić problemów. Kulbin południowoamerykański występuje głównie w głębokiej wodzie. Raczej nie będziemy go łowić w strefie przybrzeżnej, chociaż tam też się zdarza. Ale przede wszystkim będziemy łowić rzucając na wodę, na głęboką wodę. Można go łowić z gruntu, można go łowić na spinning. Jeśli chodzi o haczyki, to polecam haczyki od 4:0 do 7:0. Będzie on stanowił dodatkowy przyłów, kiedy będziemy pławiać sumy. Można go łowić również na spinning. Tutaj polecam przede wszystkim przynęty gumowe z rakami, raczkami, no ale również bardzo dobrze bierze z gruntu na przynęty naturalne, takie jak mięso omułków, różne larwy, jakieś robaki, owady, na części ryb, na wszelkie maści żywce. Także no, bez problemów na pewno trafimy tutaj. Jest go dosyć sporo, można go łowić z pomostów, można go również łowić z miejscówki Owalna Wyspa, nawet z tej miejscówki takiej, no, takiej dodatkowej, która tam się znajduje z brzegu, do którą trzeba podpłynąć motorówką. Także nie powinno być tutaj problemu. Tą rybą będziemy go łowić razem z innymi sumami. Kulbin, podobnie tak jak i sumy, bierze w ciągu dnia i w ciągu nocy.
Podsumowując, atyl płaskogłowy występuje tutaj w formie medalowej, unikatowej. Zrobienie tego suma również nie stanowi większego problemu. Tu polecam głównie połów z gruntu na haczyki 4 łamane przez 0 do 7 łamane przez 0. Można go łowić na bardzo wiele różnych przynęt sumowych, jak również żywce, kawałki ryb, owoce, ale bierze równie dobrze też na spinning, na przynęty gumowe. Łowimy go przede wszystkim z głębokiej wody, no ale równie dobrze bierze też na płytkiej wodzie w różnych miejscach. Sum czarny wzmocniony. Jest tutaj, podobnie jak wąsaty, bardzo powszechną rybą. Można go łowić z gruntu na głębokiej wodzie, na te same przynęty, czyli różne owoce, przynęty sumowe, pijawki, żywce, kawałki ryb. Można go również łowić na spinning, przede wszystkim na przynęty gumowe, jak raki czy raczki. Można też złowić go nie tylko w głębokiej wodzie, ale równie dobrze można złowić też i na płytkiej wodzie. Jest rybą bardzo powszechną i częstą, także nie będzie problemu z złowieniem nawet unikatowego suma. Można go łowić w ciągu dnia, równie dobrze w ciągu nocy. Przechodzimy teraz do suma z ungaru. Można go łowić za dnia, można go łowić w nocy. Na przynęty gruntowe, tak jak wcześniej mówiliśmy, wąsate i czarno wzmocnione sumy. Tak samo i suma z ungaru możemy łowić, ale tu już bym polecał raczej haczyki numer 6, 7 łamane przez 0. Mogą być nawet trochę większe. Można go złowić równie dobrze na spinning, na przynęty gumowe, jak również i jakieś woblery, jakieś tam inne. Najlepszym miejscem do łowienia sumów z ungaro jednak wydaje się owalna wyspa. Można go złowić na pozostałych, ale na owalnej wyspie wydaje się, że będzie to najlepsze miejsce. Można też go łowić z motorówki, wypływając tam na głęboką wodę. Suma z ungaro raczej nie złowimy w strefie przybrzeżnej. Będziemy go łowić właśnie tam na wodę, rzucając na głęboką wodę.
I to medalowe też tutaj powinny być bez problemów. Jeżeli potrzebujecie do misji złowić medalowego suma z Ungaro powyżej 30 kg na gumowego raka, wówczas pamiętajcie, że raczek i rak to nie jest ta sama przynęta. Do misji potrzebny jest gumowy rak i sum z Ungaro powyżej 30 kg. Będzie to medalowy, ale nie każdy medalowy jest powyżej 30 kg. Możecie założyć gumowego raka na główkę dźwigową, najlepiej bardzo ciężką, bo będziemy też w końcu szukać blisko dna. Albo możecie też skorzystać z innej opcji i łowić na dziki basowe i do dzika basowego po prostu tego gumowego raka dołączyć. Równie dobrze będzie działać i też będzie zaliczać. Surubima możemy łowić tak jak pozostałe sumy na wszystkich trzech lokacjach, ale najlepszym miejscem jest Owalna Wyspa, bo tutaj najlepiej i najłatwiej będzie nam złowić unikatowego surubima. Surubimy łowimy tak jak wcześniej łowiliśmy sumy. Haczyki też najlepsze będą, takie 6-0, 7-0. Przynęty jak w przypadku Zungaro czy innych czarnych, wzmocnionych czy wąsatych. Zakładamy przynęty żywce, kawałki ryb, ale mogą być również inne przynęty sumowe. Nie ma tutaj problemu. Z tym, że unikatowy może być dość rzadki, ale myślę, że w końcu prędzej czy później powinien wpaść w Wasze ręce. Podsumowując tą miejscówkę, czyli krainę Sumów, czy wioskę Toronto, molo dla turystów oraz Owalną Wyspę, myślę, że najlepszym sposobem na łowienie ryb tutaj jest rzucanie przed siebie na wodę, na grunt oraz spinning w celu złowienia sumów i kulbinów. Ryby, które są przy brzegu, możemy sobie tutaj na razie odpuścić. Będziemy je łowić w innym miejscu. A tutaj głównie skupiamy się na sumach i kulbinach.
teraz przenosimy się do krainy Arapaimy. To jest ta północna część jeziora, ta mała zatoka, do której trzeba będzie dopłynąć motorówką. Jest tutaj taki mały pomost, taka drewniana kładka, na której będziemy mogli wysiąść, rozłożyć wędki i połowić. W tym miejscu będziemy łowić głównie Arapaimy. Są to bardzo duże ryby, to największe ryby tego jeziora. Można je łowić spokojnie na haczyki od 6.0 do 10.0. Arapaimy występują tutaj w formie młodej, pospolitej oraz medalowej. Arapaimy występują na terenie całego jeziora wzdłuż linii brzegowej, głównie przy różnych wynurzonych wodorostach. Możemy je łowić na różne żywce, na duże minogi czy minogi aruku, jak również szajnery. Mogą być również też inne przynęty. Można też łowić arapaimy na spinning. Bardzo dobrze tu się sprawdzają walkery, myszy i inne popery, topery, przynęty pływające. To jest jedna z lepszych miejscówek i w tej miejscówce również możemy złowić nieuchwytną arapaimę, czyli potwora z tego jeziora. Jest to również bardzo dobre miejsce do łowienia arłany srebrnej. Występują tutaj pospolite, medalowe i również unikatowe. Z tym, że te unikatowe to występują dosyć rzadko i trudne są do złowienia, ale jednak są. Można je łowić na różne przynęty, na żywce, na larwy, owady. Haczyki polecam 6.0, 7.0, ale mogą być też i większe. Arłany biorą również dobrze na spinning, na przynęty pływające, jak różne walkery, topery, popery, również na swimbaity. Można je łowić w ciągu dnia, można również w ciągu nocy. Oczywiście jest tutaj również bardzo dużo unikatowych piranii na Terera. Jak już wspomniałem wcześniej, one są wszędzie. Można je bardzo łatwo tutaj znaleźć, bardzo łatwo złowić. Brycon jest dość rzadką rybą. Występuje tutaj. Można go złowić
Można nawet również tutaj złowić unikatowego. Mi się ta sztuka nie udała. Złowiłem tutaj tylko pospolite i medalowe. Jednak unikat tutaj jest również. Plutony biorą na różne przynęty owoce, różne żywce, jak również na różnego rodzaju larwy. Można go również próbować złowić na spinning, na przynęty gumowe, ale dobrze się sprawdzą również obrotówki. Jest tutaj również sum wąsaty płaskogłowy w formie unikatowej. Możemy go złowić zapewne przypadkiem, próbując łowić arowany czy arapajmy. Jest ich tutaj dosyć sporo i też nie ma problemu, żeby je złowić. Również sum czarny wzmocniony tutaj występuje w tej zatoce. Już omówiłem go wcześniej. Można go złowić bez większych problemów, nawet unikatowego. W trakcie łowienia arapajmy czy arłany możemy również skupić się na tych małych rybach, jak arakucenkowany. Możemy go łowić tutaj na haczyki 1 lub 1 łamane przez 0. A przynęty mogą być białe robaki, ochotki, czerwone robaki, ale również koniki polne i inne insekty. Również w tym samym miejscu możemy łowić unikatową pielęgnicę pawiołką. Podobnie jak z araku łowimy na haczyki numer 1, czy haczyki numer 1 łamane przez 0. Mogą być kulki kaszemanny, mogą być robaki, różne insekty, mogą być jakieś tam masterki, jakieś kulki ciasta. W końcu powinno się udać. Jest tutaj dosyć sporo pielęgnic. Obok araku i pielęgnicy możemy również złowić unikatowego flagowca srebrnego. Łowimy tak samo, na te same haczyki, na takie same przynęty. Możemy również wzbogacić dodatkowo owoce. Z czasem może być dosyć kłopot z tymi unikatami, ale no myślę, że prędzej czy później powinny tutaj dać się złowić.
Podsumowując tą miejscówkę, to tutaj skupiamy się na łowieniu arapajmy oraz arłany i tych mniejszych rybek jak flagowce, czy pielęgnice, czy araku. Teraz przenosimy się do krainy Pajary. To jest ta wysepka na lewej części mapy, na zachodniej części jeziora. To jest ta część razem z ujściem rzeki, z całą rzeką aż do końca. Na tą miejscówkę trzeba dopłynąć motorówką. Jest ona bardzo dobra, występuje tutaj bardzo dużo gatunków ryb i też unikatowych. Przede wszystkim unikatowa pajara. Do łowienia pajary polecam haczyki od 4.0 do 7.0. Najlepsze przynęty naturalne na grunt, no to będą duże żywce. Natomiast spinning, no, mogą być obrotówki, mogą być buzzbajty, walkery, topery, mogą być również jakieś woblery. Bardzo dobrze powinna tutaj brać, bez większych problemów. Unikatowa pajara powinna dać się złowić. Z unikatową biarą miałem bardzo duży problem, nie mogłem tej ryby złowić. W tym miejscu, w którym stoimy w tej chwili, to łowiłem tylko pospolite i modalowe. Natomiast na unikatową musiałem udać się na motorówkę w to przewężenie między głównym brzegiem a brzegiem wyspy. Tam jest takie niewielkie przewężenie, taki odcinek. I tam na spinning nie było problemu już ze złowieniem unikatowej biary. Tu polecam używać haczyki od 3.0 do 6.0 z żywcami, a na spinning to przynęty pływające jak topery, popery, ale również mogą być obrotówki, mogą być swimbajty, mogą być woblery.
tym miejscu również bez większych problemów powinniśmy złowić unikatową jacundę. Najlepsze przymęty ze spinningu są to buzzbajty, swimbajty czy obrotówki. A z przynęt naturalnych to polecam małe żywce albo żywce aruku. Haczyki sprawdzą się tutaj numery 3.0 albo 4.0. Bas pawi występuje na terenie całego jeziora w strefie przybrzeżnej. Można go łowić tam najlepiej, gdzie są jakieś wynurzone wodorosty przy brzegu. Można łowić go na spinning, na bardzo wiele różnych przynęt, choć najlepsze wydają się takie powierzchniowe, jak ukery, tupery, popery, ale można z powodzeniem łowić na wirówki, na swimbajty, również na woblery. A jeśli chodzi o przynęty naturalne, no to najlepsze będą różnego rodzaju żywce. W tym miejscu możemy również złowić unikatową arowanę srebrną. O tyle, o ile pospolite i medalowe można tu łowić bez większych problemów, o tyle unikatowa no, jest dosyć rzadka. Jednak tak, występuje tutaj, można ją złowić. Prawdopodobnie złowimy ją mniej lub bardziej przypadkowo, próbując łowić pajary. Tak jak w przypadku poprzedniej miejscówki, łowiliśmy arapajmy i arowany też brały. Tak samo tutaj, kiedy będziemy łowić pajary, to arowany też będą wpadać na nasze wędki. Haczyki jak wcześniej, takie około 6-0. Przynęty mogą być różne żywce, larwy, a z przynęt sztucznych, spinningowych, no to najlepsze mogą być swimbajty, no tam woblery, wirówki, jak również przynęty powierzchniowe. W tym miejscu również udało mi się złowić unikatowego brycona. Unikatowe brycony są dość rzadkie, chociaż występują właściwie na terenie całego jeziora, wzdłuż linii brzegowej, blisko brzegu,
choć zdarza się, że można je wyciągać z głębszych partii tego zbiornika, ale unikatowy no mimo wszystko jest stosunkowo rzadki i może nastręczyć wielu problemów. Natomiast pospolite i medalowe no prędzej czy później bez większych tam problemów powinny dać się złowić. Tu polecam głównie haczyki 4.0, jak również przynęty naturalne, owoce, larwy, robaki, żywce. A sprzęt naturalny bardzo dobrze sprawdzają się obrotówki, wirówki i powierzchniowe. Jakieś buzbajty, czy topery, lukery. Można to złowić również arapajmę, ale tu jest pewna dziwna sytuacja z tą arapajmą, bo ona bierze tylko w tym przewężeniu. Więc albo no, będziecie łowić arapajmę z motorówki, właśnie w tym zwężeniu, gdzie wcześniej łowiliśmy unikatową biarę, no, albo będziecie łowić z brzegu. Z brzegu też można złowić, ale z brzegu trzeba właśnie rzucać w lewą stronę, właśnie w to przewężenie. Bo jak będziemy rzucać tak na wprost, albo prawo bardziej, no to tam tych arapajmy nie ma. Nie wiem dlaczego, dziwne to jest trochę. No ale tak jest. W tym miejscu możemy również pokusić się o złowienie nieuchwytnej arapajmy, czyli potwora z tego jeziora. Tu występują również te największe, czyli medalowe, choć są stosunkowo rzadkie. Ale już młode arapajmy, czy pospolite, no, powinny brać bez większych problemów. Tak jak wcześniej powiedziałem, tu można haczyki używać. No, duże takie, od 6.0 do 10.0 nawet. I no, przede wszystkim duże żywce. A sprzynęt sztuczny, bo na spinnik również można złowić, to przede wszystkim będą to no, przynęty powierzchniowe, różne popery, topery, wokery. Na tej miejscówce oczywiście występują też inne ryby, jak piranie unikatowe na tarera, piranie krupkowane, są też i flagowce, pielęgnice, no ale te już łowiliśmy wcześniej. Podsumowując tą miejscówkę, tutaj skupiamy się głównie na połowie pajary. Reszta ryb będzie brała mniej lub bardziej przypadkowo. Ostatnią miejscówką, którą chcę Wam pokazać, jest miejscówka na samej rzece. Jest tutaj jedno miejsce, gdzie można sobie wysiąść i rozłożyć sprzęt i połowić sobie z brzegu, ale tutaj specjalnie szału nie ma. Lepiej popłynąć trochę głębiej, głąb tej rzeki i tam na spinning łowić bardzo fajne ryby. To miejsce bardzo dobre dla osób lubiących spinningować. Eksploracja jeziora Maku Maku powoli dobiega końca. Zostańcie do końca, zobaczcie jeszcze jakie ryby złowiłem w rzece. W razie jakichś kłopotów ta miejscówka może się komuś jeszcze przydać. Tym miłym akcentem chciałbym zakończyć ten filmik. Życząc Wam powodzenia na jeziorze Maku Maku oraz połamania kija. Do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam, Szablo Mario.